Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Remastered. Podejmujemy przerwany temat archiwów książęcych, schodów, klatek schodowych i innych bzdur. I przechodzimy dalej. Tutaj jest gość, który sobie nie żyje, a który to nie żyje sobie z powodu, którego nie pamiętam. No i tutaj też jest jeden gość, który sobie nie żyje. Widocznie tak to już z nimi jest, że oni powinni sobie nie żyć. Natomiast tam mi coś mruga, jakby stało, nie? Ale on też chyba nie żyje. On sobie tam po prostu tak jakoś nie żyje po swojemu. No ale cóż możemy zrobić z tym, że oni sobie nie żyją? Tutaj jak widać nic ciekawego nas nie czeka. Natomiast ciekawą rzeczą, która nas czeka, jest ta droga u dołu, tutaj. Ostrożnie, garda. O, to jest ten kanalarz, którego zatruliśmy, nie? I który sobie tutaj umarł z powodu zatrucia. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj po bokach, czy gdzieś nie kryje się jakiś ukryty przedmiot. Tu nie widzę nic. Tu jest jeden łucznik, ale na razie dajmy mu spokój. Za chwilę się z nim policzymy. Tutaj też nie widzę nic. Na tego łucznika mam przygotowaną specjalnie na tę okazję ognistą sferę, którego to łucznika można robić z łuku oczywiście, a można, tak jak ja to teraz zrobię, spalić. Mała ognista sfera działa wystarczająco, więc duża kula ognia działałaby wybornie. No i tutaj mamy sobie drabinkę, którą możemy sobie ostrożnie zjechać. Tu widać, że nic tam raczej nie ma, więc możemy to zrobić na szybkości. O! I po pierwsze mamy wajchę, którą potrzebujemy pociągnąć, i to na pewno potrzebujemy ją pociągnąć, ponieważ to jest bardzo istotna wajcha. Jest to wajcha, która przesunie półkę z książkami i odblokuje nam skrót do ogniska. Tu za rogiem jest ognisko, tu jest ten łucznik, który wściekle do nas z łuku pruł. Tutaj natomiast jest miejsce, w którym nie ma żadnych potworów, jest tylko jedna skrzynka, a wewnątrz grudka niebieskiego tytanitu. To jest miejsce, w którym po uwolnieniu z celi będzie siedział wielkoczapy Logan. No, na razie nikogo tutaj nie ma, ponieważ jeszcze nie uzyskaliśmy środków, żeby tego Logana uwolnić, a gdzieś tu mam nadzieję taki klucz znaleźć, który będzie pasował do jego celi. Tutaj mamy skrzynkę zdrową. W środku mamy zestaw zbroi sześciookich tunelarzy, a oni się nie nazywają kanalarzami, tylko tunelarzami. Ej, ja i tak wolę nazwę tunelarzy, w sensie kanalarzy. Zobaczmy, co taki tunelarz umie. Szata tunelarzy, czarodziejów służących Sithowi Scales. Nawet po tym, jak Sith oszalał porywacze, jak często ich nazywano, wyruszyli do odległych krain w poszukiwaniu odpowiednich okazów ludzi. Najcięższe wyposażenie ochronne czarodziejów posiadające moc magiczną. No, skoro tak twierdzą, to widocznie posiada jakąś moc magiczną. No ale jak widać, ci kanalarze wyglądają, jak ja wiem, tacy biskupi prałaci. No nie jest to raczej zbroja, z której będę korzystał, ale warto pamiętać o tym, że ona tu jest. Tutaj kolejna zdrowa skrzynka. W środku klucz do celi w wieży archiwów. I to jest właśnie ten klucz, którym uwolnimy Logana. Tutaj natomiast jest skrzynka niezdrowa, z zębami. O, właśnie się dowiedziałem, że trzy uderzenia, akurat mam tyle wytrzymałości, żeby zadać trzy uderzenia, i trzy uderzenia wystarczają, żeby zabić takiego mimika. Tu mamy zaklęty Falchion. Zaklęty Falchion, jak widać, ma ikonkę i posiada nie dość, że obrażenia zarówno fizyczne, jak i magiczne, to posiada też skalowanie z siły, zręczności i z inteligencji. Zaklęte bronie bardzo są skuteczne przy buildach magicznych. Bardzo serdecznie polecam sobie stworzenie takiej broni, jeżeli się gra klasą czarodzieja i używa czarów. Tutaj mamy jeszcze jedną skrzynkę zdrową. Kryształowy żar. Kryształowy żar pozwoli Kowalowi tworzyć broń kryształową, o której trochę już opowiadałem i która nie jest specjalnie mnie interesuje. Żar potrzebny do ulepszania broni, kryształowy żar stworzony przez Sitha Scales, obrabiany tylko przez kowali boga olbrzymów. No właśnie,
czyli nasz kowal olbrzym może taki żar przyjąć od nas i będzie w stanie nam wykonywać broń kryształową. Nie jest to broń, którą będziemy wykonywać, nie jest to broń, która nam się przyda, ale mimo wszystko dobrze o tym pamiętać. Teraz tak, czy ja jestem w stanie sprowokować tego gościa, żeby się spadł, czy nie bardzo? Ponieważ potrzebujemy wrócić jeszcze... No jestem w stanie, widzicie? Ponieważ jestem teraz... Potrzebuję wrócić do wieży, do celi Logana i właśnie po to nie odpoczywałem przy ognisku, by móc to teraz zrobić bez potrzeby ponownego przedzierania się przez hordy tych kryształoludzi, kanalarzy, Tadeuszów, Norków i innych śmiesznych gości. No to teraz możemy po lekkim przybłądzeniu. Dobra, tędy musimy jeszcze raz do góry. Tutaj już jest gość, którego się pozbyliśmy wcześniej. Ponieważ gdzieś tu jest zejście, a ja nigdy nie pamiętam, gdzie dokładnie. Więc troszkę się tu pokręcimy. Z tamtej strony nie, więc może z tej strony. Z tej strony również nie, więc może... Może jednak tam było. Co? Zejście. Jest tutaj za rogiem czy czarno? No czarno, ale może tu za rogiem, co? O, jest! No i dobra. Mamy tutaj, droga znana. Ci goście nie żyją. Właśnie dlatego zależało mi na tym, żeby nie odpoczywać przy tamtym ognisku. Żeby nie musieć drugi raz się szarpać z nimi. No, ostrożnie, nie chcemy spaść. A tu przy okazji jeszcze sobie rzucimy okiem, czy żadnego przedmiotu nie pominęliśmy. Mam wrażenie, że nie. No ale nigdy nie wiadomo. Może akurat coś tam się przegapiło. I tu sobie możemy teraz zejść na sam dół. Wielu graczy po prostu odblokowuje cele Logana i szuka tego klucza i wraca tu specjalnie po to, nie żeby go uwolnić. No bo on, nie oszukujmy się, ma jakieś ważne znaczenie tylko dla klas magicznych, a w przypadku innych to tak naprawdę nic pożytecznego od niego nie można dostać. Ale otwierają te cele po przedmiot, który tam jest schowany, a który to jest bardzo cenny, ponieważ za Loganem kryje się dusza strażniczki ognia i to będzie nasza trzecia dusza, a właściwie to czwarta, ale trzecia, z której możemy skorzystać, która nam pozwoli dodać jeszcze jeden punkt wzmocnienia do butelki. I otwarto, użyto klucz do wieży. Zabieramy duszę strażnika ognia. Możemy przeczytać jej opis, ponieważ jak wiemy, dusze strażników ognia mają unikalne opisy. Każda strażniczka ognia to jej cielesna manifestacja, jej ogniska, tak, tak. I jej duszę przenika nieskończone człowieństwo, które ma wesprzeć wielki. Dusza dawno zaginionej strażniczki ognia. No nie, ta akurat nie ma jakiejś specjalnej. To dusze tych strażniczek ognia, które musimy pokonać, żeby im te dusze zabrać, mają unikalne opisy. Te znajdowane, jak widać, niekoniecznie. No? Oh, thank you very much. I'm saved. That makes twice. I must be sure to repay you. I will visit the archives. If I discover any new spells, I shall share them with you. Prepare to be impressed by the onward march of sorcery. Hello. Don't mind me. Go on ahead. I'll head out soon. I wish to lay down my plans before I visit the archives. Mhm. Czyli no, dobra, on to już... Hello. Dobra, on ma tylko tyle do powiedzenia. No i teraz jak już go uwolniliśmy, on się przeniesie do następnej lokacji swojej. Z tego co mi się wydaje, nawet gdybyśmy go nie uwolnili, to on i tak przeniósłby się do tej następnej lokacji. Nie jestem pewien na 100%, ale tak na 88%, że on i tak przeniósłby się sam na własną rękę do tej następnej lokacji. A ten klucz, który znaleźliśmy, był potrzebny właśnie głównie po to, żeby dobrać się do duszy strażnika ognia. No ale jesteśmy mili, uwolniliśmy Logana, naszego czapiastego przyjaciela. I właściwie tutaj już nie ma chyba potrzeby zostawania dłużej, ani nie ma też potrzeby, żeby utrzymywać przeciwników w nieżyciu. Więc możemy sobie odpocząć przy tym ognisku i przeteleportować się z niego. Nie możemy. Ale błąd, to ognisko jest odcięte od innych, nie można się teleportować, proszę Państwa. Nie popełnijcie tego błędu, co ja wobec tego. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to jakiś błąd tragiczny w skutkach,
sensie tragiczny taki, który wydłuży nam tę rozgrywkę niepotrzebnie. No i niestety musimy dymać z buta. Jest kilka ognisk odciętych i ja zupełnie całkowicie zapominam o tym fakcie, bo to jest coś charakterystyczne tylko dla gry Dark Souls 1. Ani w dwójce, ani w trójce zdaje się takich ognisk odciętych już nie ma. No i to są ogniska, z których niestety nie można się teleportować. Jedno z nich jest właśnie tutaj w więzieniu, a drugie jest w malowanym świecie, świecie Arianis. Z tamtego ogniska też nie można się teleportować, można tylko przez zeskakiwanie z tego gzymsu za Priscillą. No, wychodź. Wychodź, nie bój się. Nic ci nie zrobię. Nie wiem, jak to trafiło, ale nie będę się kłócił. Nie będę narzekał na darowany jakiś tam hitbox. Okej, pomału. Nie można wpaść we frustrację i dać się niechcący pokonać. Co prawda kanalarz Tadeusz jest znowu back in business. I jego kolega zresztą też. No dobra. Let's do this. Nie mały gołegie. Daj coś śmiesznego. A jakby oni mi dali ten trójząb, to byłoby bardzo śmiesznie, ale wcale bym na to nie narzekał. Nawet bym się cieszył. Dobra, musimy to jakoś zrobić tak, żeby się nie dać niepotrzebnie ostrzelać im. No, czy on mnie widział? Widział mnie przecież, rusza się, tylko wystawia moją cierpliwość na próbę właśnie. A widzicie? Oni posiadają bardzo szybkie te ruchy denerwujące. A teraz jest jeszcze o tyle głupio, że kanalarz Tadeusz do mnie strzela. Celnie zresztą, prawdopodobnie. No. Musiałem zaryzykować niestety taki atak. Teraz podpijemy buteleczkę na szybkości. Tego gościa jeszcze zdenerwujemy. No idź pan stąd, idź pan stąd. To miejsce jest normalnie nadziane tymi gościami kryształowymi. Jak to było w samych swoich, jak dobra kasza słoniną. A i widzicie, jak to jest chamsko zrobione? On zazwyczaj mnie nie trafia, ale jak już mnie trafia, to boleśnie. A warto zaznaczyć, że tu jest właśnie ten gość jeszcze, który też... Widzicie? Chamstwo w państwie i chuligaństwo. Zostaw mnie. Puść mnie. Co za chłop? Nie można go minąć. No ale się akrobacja zrobiła. No ale to jest Dark Souls. Można zginąć w najgłupszy możliwy sposób. Nie spodziewając się tego zupełnie. W okolicznościach, które zupełnie nie stwarzają zagrożenia. No można się wywalić, sobie głupi ryj rozwalić. Coś mi jednak podpowiada, że chyba mimo wszystko powinienem zlikwidować tego kanalarza. Bo ja na przykład, gdybym chciał tak zrobić, to nie mógłbym oczywiście strzelać czarami pionowo w dół. Ale on może to robić jak najbardziej. I nic go nie powstrzymuje. A nawet coś mi tu z łuku do mnie jeszcze strzela. I ja nie bardzo widzę co. Kto wali? A, widzę ten co na półkach stoi. No tak. Sorry, zapomniałem o tobie, ale więcej o tobie nie zapomnę, kiedy już tylko będę do ciebie robił podejście od strony ogniska. Nic się nie bój. Ja tutaj tylko przechodem. No i my. I bitwa wygrana, udało się, straciliśmy raptem 5 minut. No nic. Nowy poziom, pamiętamy tak. Slot do strojenia 5 w zamian za 19 punkt do strojenia. Okej. Okay. Teraz tak, siły i zwinności już nie będziemy potrzebować. Za to witalność jak najbardziej jest w dobrym tonie. To się zawsze przyda. To już będzie chyba główna statystyka, którą będziemy rozwijać. Być może wytrzymałość, jeżeli coś tam będę miał na oku w ekwipunku. Teraz tak, dostrajamy magię. Mamy kolejne oczko, które możemy zapełnić. Możemy je zapełnić na przykład wielkim zapłonem. Jak najbardziej i jak najchętniej. Przydatny czar, polecam. Poza tym naprawiamy nasze sfatygowane wyposażenie, które nie było naprawiane już od dawna, z tego co widzę.
okej, okay. Czy możemy wzmocnić coś? Czy potrzebujemy wzmocnić coś? Łuk długi, dużym odłamkiem tytanitu. Czy duży odłamek tytanitu mogę zakupić u kowala giganta? To jest pytanie, to jest odpowiedź. Nie wiem, ale być może sobie tak zrobię, albo po prostu wybiorę się na farmę tych odłamków i sobie ten łuk ulepszę. Ale to już kiedy indziej. Zastanówmy się, czy jeszcze coś tutaj mogę zrobić. No mam duszę strażnika ognia, mógłbym się przenieść na chwilę do Firelink Shrine i sobie to ulepszyć, ale chyba póki co nie ma takiej potrzeby. Teraz tak, tam już też nie mamy potrzeby iść żadnej. Nic tam na nas nie czeka, wszystko sobie odkryliśmy, wszystko sobie odblokowaliśmy. Mamy potrzebę natomiast, no właśnie, nie tutaj, tylko tutaj jeszcze pójść, ponieważ tutaj teraz siedzi nasz kolega Logan. Hello there. I was expecting you. This place is truly magnificent, more than expected even. As promised, I shall share the new sorceries with you and the secret of Seath's immortality. A zwłaszcza to drugie bardzo nas będzie interesowało, ponieważ jak pamiętacie, nie mogliśmy niestety skrzywdzić Seatha w pierwszej walce z nim. Ah. The secret of Seath's immortality. If you have fought him and were in prison, you must know that Seath is a true undead, different from ourselves. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. His wounds close promptly, and no mortal blow affects him, granting true insulation from death. It is an effect of the primordial crystal, a sacred treasure pillaged by Seath when he turned upon the ancient dragons. So only by destroying the primordial crystal can you so much as scratch his hide. And it so happens, the primordial crystal is in the inner garden of these very archives, the crystal forest. Czyli musimy zniszczyć taki kryształ, żeby Seath był podatny na obrażenia i wtedy będziemy mogli go pokonać. Prościzna. The tomes stored in these archives are truly magnificent, a great pool of knowledge. The fruits of superior wisdom and an unquenchable desire for the truth. Some would say Seath had an unsound fixation. But his work is a beautiful, invaluable resource. All progress demands sacrifice, and I certainly bear no antipathy for that wonderful, scaleless beast. The tomes stop a great... Czyli tutaj wychodzi na to, Logan całkiem się zgadza z badaniami prowadzonymi przez Seatha i te wszystkie chore eksperymenta i baby z głowami ośmiornic i w ogóle wszystko. Teraz tak, możemy, on już nie ma powodu, w sensie nie ma już kłopotu z tym, że nasza inteligencja jest na niskim poziomie, teraz bez skrupułów sprzeda nam wszystko, co tylko posiada, a posiada najlepsze i najpotężniejsze cały w całej grze. Nie będę czytał ich opisów, bo mi się naprawdę nie chce, jeżeli ktoś kogoś to interesuje, to zapraszam na Dark Souls Wikipedię czy coś tam takiego. I na nasze potrzeby farewell. Na nasze potrzeby to już jest właściwie chyba koniec questu związanego z Loganem, ponieważ dalsza jego część wiązałaby się z wykupieniem wszystkich tych czarów. Gdybyśmy wszystkie czary od niego wykupili, wtedy on miałby trochę inne rzeczy tutaj do powiedzenia, dawałby oznaki już takiego powolnego popadania w obłęd. Po czym, po odpoczęciu przy ognisku, bądź po zresetowaniu gry, pojawiłby się w miejscu, w którym walczyliśmy z Seathem poprzednio. Natomiast pojawi się tam dopiero wtedy, kiedy tego Seatha pokonamy. I będzie tam nagi, w swojej formie pustej, ubrany jedynie w swoją czapkę. No i tam będzie trzeba z nim walczyć i tam będzie można go pokonać i taki będzie smutny koniec historii Logana. Natomiast dopóki nie wykupimy tych wszystkich jego czarów, to on sobie tam będzie siedział i będzie zadowolony, badał archiwa. Tutaj mamy zdrową skrzynkę, w środku mamy 20 pryzmatów. To jest już pierwsza lekka sugestia co do tego, że... A po pierwsze to do tego, że zapomniałem o jednej rzeczy, dobra, to na chwilę to jeszcze zrobię. A po drugie, że te pryzmaty będziemy teraz potrzebowali wkrótce wykorzystać. W jakich okolicznościach? Przekonamy się. Są to okoliczności bardzo chamskie, które okazały się być wielokrotnie bardziej chamskie
w przypadku takim, że gramy offline. Mamy tylko 2 punkty człowieczeństwa plus 1 na sobie, więc możemy sobie je zużyć. No możemy sobie to człowieczeństwo, zawsze możemy kupić, pamiętamy od kupców. Rozpalimy sobie trochę to ognisko właśnie, to jest czynność, o której zapomniałem. A tutaj tych buteleczek Estusa będziemy potrzebować nieco więcej. No, z tymi buteleczkami Estusa to jest tak, że albo nie potrzebujemy ich wcale, albo potrzebujemy ich mnóstwo. A Dark Souls nie oferuje raczej możliwości... Dobra, 15 wystarczy, bez przesady. A Dark Souls nie oferuje możliwości regeneracji życia, na przykład takiej, jak oferuje Dark Souls 2, który autentycznie po pokonaniu... Czekajcie, dobrze mówię? Tak, po pokonaniu pierwszego bossa w Dark Souls 2 normalnie dostajemy możliwość zdobycia pierścienia, który w sposób ciągły i stały regeneruje nam punkty życia. Więc dla cierpliwych, którzy mają czas, powiedzmy, się od czasu do czasu zatrzymać i poczekać, aż to życie nam wróci, całkowicie praktycznie niweluje to potrzebę zużycia buteleczek Estusa. No tutaj czegoś takiego nie ma, jest ten pierścień z czerwonym okiem, co prawda, no ale on nie działa tak skutecznie jak tamten pierścień. W Dark Souls 3 jest też podobny pierścień, podobnie działający, ale jego działanie już zostało na tyle ograniczone, że no nie zmienia on gry tak bardzo. Teraz jesteśmy w tym lesie, o którym mówił Logan, w sensie jesteśmy w wejściu do ogrodu, o którym mówił Logan, i wejściem tym jest właśnie taki lasek. I są tu różne golemy, jeden jest żółty, z tego co widzimy tam. Do tego żółtego golemu za chwilę przejdziemy, natomiast te niebieskie golemy to są już silniejsze wersje, więc nie należy ich lekceważyć. I należy je sobie po kolei mordować. Teraz tak, tu podejdziemy, to tamten się uruchomi, ale tu za rogiem jest jeszcze jeden. Więc, jeżeli zrobimy to szybko, to zalecam tego za rogu właśnie szybko jakoś zniszczyć. I zanim ten zdąży do nas dobiec, to tamtą sprawę mamy już załatwioną. No, dobra. Z nich jest szansa na właśnie grudkę niebieskiego tytanitu, więc też można sobie w tym miejscu farmić te grudki. Jest to chyba lepsze nawet miejsce na farmienie tych grudek niż te golemy przy hydrze, bo jest ich tu więcej. No i tu dookoła możemy sobie obiec. Tu te golemy sobie stoją przy ścianach. Niektóre pilnują przedmiotów, niektóre nie. Różnie. O, tutaj za rogiem jest ukryty jeden. Teraz a propos tego żółtego golema, złotego właściwie. Ała, ała, ała. On się tutaj pojawi tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ścieżkę questową Zygmajera z Kataryny mamy przesuniętą odpowiednio daleko do przodu, a mianowicie kiedy oddamy mu mech w Blighttown. Jeżeli już oddaliśmy mu mech w Blighttown, zdaje się, w tym momencie ten żółty golem się tutaj pojawia i w tym momencie można z tym golemem wejść w jakąś interakcję. A dopóki nie zrobimy tego, to on się tutaj, zdaje się, nie pojawi. Albo się pojawi, a zabicie go nie będzie miało żadnego wpływu na nic. Tamte golemy, to jest w ogóle ciekawe, one sobie tam stoją. We trzech. Prowokują nas do tego, żeby ich zaatakować. Nie pilnując zupełnie niczego. No przynajmniej na ten moment. One sobie tam po prostu są. Jest możliwość ich zabicia, jest możliwość otrzymania grudki niebieskiego tytanitu. O, trzeba zapamiętać ten ruch, ponieważ ten ruch niedługo, kiedy będę opowiadał o dalszej części tego miejsca, będę wam mówił, że pamiętacie ten ruch, ten atak, który golem potrafi wykonać, który nas odpycha 4 metry do tyłu. To jest atak, który bardzo napsuje nam krwi w dalszej części. W sensie będzie miał potencjał, żeby nam bardzo napsuć krwi. A dalsza część tego miejsca jest wybitnie denerwująca. Jest, no może tak, jest w ogóle niedenerwująca i nie ma najmniejszych problemów z przechodzeniem jej. W momencie, kiedy gramy online, wszystko dzięki uprzejmości i miłości ludzi, którzy też grają w tę grę. Ale grając offline, będziemy tam mieli naprawdę poważne kłopoty. W sensie, no ja prawdopodobnie będę miał lekkie kłopoty. Tylko dlatego, że co nieco już wiem i nie jestem tu pierwszy raz, ale dla kogoś, kto gra i robi to po raz pierwszy, to będzie terror wręcz. Będzie terror i groza.
To jest jedno z tych miejsc, które właśnie rypie gracza bez wazeliny i bez możliwości dania racji, bez kolacji, jak to śpiewał Kazik, tak? Z kultem w którejś płycie. Dobra, ten golem sobie tutaj nie poradził z krzaczkami. No ja ukaram go za to. A, jeszcze raz. Nie lubi kulek ognistych. I z golema wyskakuje kolejny rycerz z Kataliny. Halo? It was you who rescued me. Why, thank you. I am Sieglind of Katarina. I don't know how I ended up in that crystal. It wasn't terrible in there, but I could hardly move. I must think of some way to repay you. Widzicie? Sieglind of Katarina. Ona ma głosik normalnie jak Barbie Girl. Oh, have you seen my father? You wouldn't miss him. A suit of armor just like mine. No oczywiście, że widzieliśmy twojego ojca z Sigmajera z Katariny. Thank goodness. I knew he was here somewhere. Well then, now I must find him. Thanks again, truly. Now if you'll just stay put and keep out of trouble. Czyli sobie z Sieglin szuka Sigmajera i jest to drugi rycerz. Jest to drugi rycerz z Katariny, którego spotykamy na swojej drodze i teraz wyobraźcie sobie cały oddział takich rycerzy w szeregu ustawiony na polu bitwy. No, to musi być sight to behold, że się tak wyrażę. Okej. Tu mamy jednego golema, któremu nie darujemy. Nie darujemy mu zdrowia. On też chce nas zranić. Ale my gryziemy mocniej. Zabierzemy mu te grudki tytanitu. Nie wiem, czy będziemy ich używać w sumie do czegokolwiek. Ale nie oddamy nic. Tutaj za to mamy cały zestaw kryształowy. Zestaw, w który był ubrany ten rycerzyk, z którym walczyliśmy bezpośrednio przed walką z Sithem. Rzućmy sobie okiem. Obskurna szata, gdzie on może być? Skrystalizowana zbroja noszona przez pustego rycerza, który uległ częściowej krystalizacji. Moc kryształu zapewnia doskonałą ochronę przed obrażeniami. To prawda, ale tak samo jak mówiłem wcześniej, zestaw, znaczy uzbrojenie, bronie kryształowe są niemożliwe do naprawienia, więc ona by byłaby dobra, dopóki byłaby w całości, a w momencie, w którym by się zepsuła, niestety nie moglibyśmy z niej korzystać. Przykre. Zresztą ona też specjalnie pięknie nie wygląda, więc no, niewiele tracimy. A nie, o nie! No, wykonał. Widzicie, przedłużył swój atak, a ja się dałem nabrać jak normalnie, jak przedszkolak. To nic. Tu mamy dwa golemy jeszcze. I te dwa golemy też miałbym życzenie pokonać jeden za drugim, ale jak widać, one mają życzenie inne. Dobra, o ten golem, jak widać, w pewnym momencie zaczął biec, co było mi bardzo na rękę, ponieważ ten drugi zaczyna biec dopiero teraz. No i dobra. Udało się trafić dwóch? Udało się, a to szczęśliwie się udało. No, zrób te swoje magiczne kryształowe czary-mary. Pokonujemy drugiego. I zdaje się, że jeżeli chodzi o golemy w lesie, to by było na tyle. Więcej ich tu nie ma. Z tych górek możemy się ześliznąć łatwo, więc trzeba na to uważać. I schodzimy sobie do tego ogrodu, o którym mówił Logan. Kryształowa, no właściwie do jaskini w kryształowym. To był kryształowy ogród, tam o. A teraz schodzimy do kryształowej jaskini, która jest jednym z najbardziej wnerwiających miejsc w całej grze, grając offline, podkreślam. Grając online, easy. No dobra, pamiętamy teraz o tym ataku, o którym mówiłem, ponieważ ten atak ma potencjał do tego, żeby zepchnąć nas w przepaść. A zepchnięcie w przepaść w tym miejscu jest równoznaczne ze śmiercią, bez względu na to, w którym miejscu spadniemy. No dobra, ten niebieski golem już nie stanowi zagrożenia. Możemy się powoli przesuwać dalej. Rozglądając, te niebieskie golemy, one sobie tutaj będą w niektórych miejscach i w porządku. Natomiast będą tutaj też golemy złote. I to takie golemy złote, które
nie kryją w sobie żadnego ukrytego NPC, tylko po prostu sobie są i może... O, jest, tam jednego widzimy nawet. One sobie po prostu są i należy je pokonać. Są tutaj też motyle. To są te same motyle, takie same motyle, jak te, z którym walczyliśmy w ogrodzie Darkroot. I szczerze nie zalecam zaczepiania tych motyli, walki z nimi. Jest tam co prawda chyba szansa na to, że coś się z nich dostanie, ale naprawdę nie wiem co, nigdy z nimi nie walczę, nigdy ich nie zaczepiam, ponieważ walka z nimi tutaj jest bardzo upierdliwa i nie jestem pewien, czy na przykład po zaatakowaniu jednego wszystkie nie poderwą się do lotu i nie zaczną nas atakować. Teraz tak, ciekawostka i chamstwo związane z tym miejscem jest takie, że... Pokażę wam sztuczkę, uważajcie. Normalnie airwalking. Czy tam moonwalking, jak w przypadku Michaela Jacksona. Cała ta jaskinia jest pocięta właśnie takimi niewidzialnymi ścieżkami. One są totalnie niewidzialne. Tutaj jedno człowieczeństwo, to nam się przyda, bo musieliśmy zjeść. One są totalnie niewidzialne i jedyny sposób na to, żeby są właściwie dwa sposoby na to w trybie offline, na to, żeby jakoś sobie z nimi poradzić. Pierwszy to ten śnieg, który sobie spada. O. Jeżeli widzicie, że ten śnieg tak jakby spada i się rozbija, to znaczy, że jest ścieżka. Druga metoda to jest pryzmat. Tutaj, kiedy sobie podejdziemy, to mamy wiadomość od twórców. Ścieżka na wprost. No tak, ścieżka na wprost. I teraz w trybie online całe te ścieżki byłyby pokreślone, poznaczone pomarańczowymi znakami, takimi jak ten od innych graczy, którzy po prostu pomagają w ten sposób. I wtedy przejście tego obszaru, a poza tymi czerwonymi znakami od graczy, byłyby też czerwone plamy innych graczy, którzy spadli ze ścieżek. I dzięki tym plamom byłoby wiadomo, w którym miejscu ścieżka się kończy, w którym miejscu ścieżka się zaczyna, gdzie ścieżka prowadzi i jak wygląda. No a dla nas niestety jedyną metodą jest albo ten śnieg, albo pryzmat. Pryzmat, który już raz nas oszukał, wstrętnie i paskudnie, bezczelnie wręcz. No to teraz właśnie okazuje się przyjacielem naszym być. I z tych pryzmatów teoretycznie można byłoby sobie sprawdzać, w które miejsce ścieżka prowadzi, w które miejsce ścieżka nie prowadzi. Ja powiem, że z tego miejsca, tylko że te ścieżki są dosyć szerokie. Znaczy, tak się obrócił jakoś dobrze. No, może tak, może nie. Ta ścieżka, ona sobie idzie mniej więcej tak jak teraz pokazuje głową, stąd w linii prostej, tak jak jest koniec maski ojca, prowadzi ścieżka, którą można przejść na tamten gzyms. No i ona jest szerokości, ja wiem, tak mniej więcej, no zaznaczę wam w montażu. Jest dosyć szeroka, co nie znaczy, że nie łatwo z niej spaść. Otóż bardzo łatwo z niej spaść, bardzo łatwo się zsunąć i nigdy nie ujrzeć światła dziennego. No i z tymi to ścieżkami właśnie będziemy się motać w odcinku następnym. Ja się tylko rozejrzę, czy nie pominąłem tutaj żadnego przedmiotu. No nie, tutaj można oczywiście fikać do motylka, ale wydaje mi się, że nie będziemy fikać do motylka. Nie będziemy fikać do motylka, ponieważ nie oczekujemy nic od tego motylka. Nie chcemy mieć z nim do czynienia na ten moment. Jak już zrobimy całe archiwa książęce i będzie pokonany boss tego obszaru i ten obszar będzie tak jakby już tylko do powrotu, no to wtedy jak ktoś chce, może sobie tu wrócić, może sobie na spokojnie z tymi motylami walczyć i zobaczyć, czy coś jest za pokonanie ich, czy nie szczególnie. Ja osobiście tego nie będę robił, ponieważ nie oczekuję żadnej nagrody za pokonanie tych motyli. O, no i to wszystko. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to dziękuję bardzo. W odcinku następnym postaramy się, i o ile to możliwe, za pierwszym razem zejść na sam dół tej jaskini, zebrać wszystko to, co tu jest ukryte, a co by mnie interesowało. Chociaż może to źle powiedziane, bo to, co jest tu ukryte, to nie wszystko mnie interesuje, ale wszystko postaram się zebrać. Postaramy się nie dać zepchnąć w przepaść, postaramy się nie spaść z niewidzialnej ścieżki. No i przy pomocy pryzmatów, i przy pomocy węchu, i przy pomocy tego śniegu, który to spada, jakoś sobie będziemy się przesuwać do przodu. Zapraszam już wkrótce na kolejną odsłonę w Dark Souls Remastered. A tymczasem cześć i do zobaczenia.